Rusina to obecnie jeden z najciekawszych graczy na naszej scenie. Mało kto w przeszłości mógł się pochwalić tak dynamicznym wzrostem popularności jak właśnie on. Ciężko się dziwić, przede wszystkim zwrócił on swoją uwagę na siebie unikalnym i świeżym stylem. Jego kariera rozpędzała się jak spadająca kula śnieżna. Wszystko zaczęło kosmicznie rosnąć od pierwszego hitu Host, każdy kolejny singiel cieszył się jeszcze większą popularnością i większym uznaniem fanów. Rusina wprowadził do Polski brzmienie, którego wcześniej nie było i chyba tym najbardziej w początkowej fazie kariery kupił nowych słuchaczy. Klepanie wszystkiego na jeden patent ludziom już się znudziło. Ciągły drill albo radiowy trap, ile można. A tu przychodzi ktoś taki jak Rusina i pokazuje, że się da. Jego postać na pewno zrobiła duże wietrzenie naszej scenie, zrobiło się po prostu ciekawiej. Dziwne, że styl, który w Stanach był tyle popularny, musiał przyprowadzić dopiero ktoś taki jak Norbert, gość zupełnie nowy. Jak widać, większość raperów niestety po prostu lubi lecieć ze wszystkim na jednym patencie. Po Hoście nadszedł czas na kreskówkę, która wciąż była mega solidna. Największy wzrost przypisuje się jednak śmieciom i moim zdaniem do teraz jest to najlepszy numer Rusiny, track, który chyba w 2021 roku wywołało na mnie największe wrażenie. Dawno nie miałem takiego hype'u na numer kogoś, który no w tamtym czasie nie był jeszcze w mainstreamie. Śmieci wyniosło Rusinę w krótkim czasie na tyle wysoko, że następny wydany był już Telegram i był już zrobiony w wytwórni, czyli w Universalu. Był to też ostatni luźny singiel, każdy kolejny był już promocją nadchodzącej płyty Energia Wygrywania. Jak bardzo Rusina jest mainstreamowym raperem, tego nie wiem, ale trzeba powiedzieć, że jego debiut zaliczy się chyba do jednego z mocniejszych debiutów w historii, patrząc typowo w cyferki. Warto tutaj dodać, że nie jest to styl, który jest już w Polsce bardzo rozwinięty. Pomimo tego nie przeszkadzało to Rusinie pobić kilku mainstreamowych raperów, którzy nie są na świeczniku chwilę, a dobre kilka lat. Zabura Cup uraczył nas ostatnio bardzo fajnym numerem, sprawdzajcie, bo naprawdę warto, wszystkie linki znajdują się w opisie. Rusiny nie jest jednak tak kolorowa, jak wspominałem wcześniej. Norbert w bardzo krótkim czasie zwielbionego przez prawie wszystkich spadł na pułap, gdzie zdarza się często być hejtowanym, ale o tym może zaraz. Chciałbym w tym segmencie skupić się na samej energii wygrywania. Powiem wprost, pomimo moich ogromnych oczekiwań wobec płyty i potężnego hype'u po śmieciach, kreskówkach i Hoście, trochę na samej energii wygrywania się zawiodłem. Oprzejąc single promujące ten album, też miałem takie wrażenie wcześniej, że to nie do końca to, czym jarałem się wcześniej. Ale tutaj właśnie błąd popełniłem ja. Dlaczego? My bardzo często lubimy sobie pompować balonik po właśnie zaledwie kilku dobrych singlach i sam przed nim postawiłem jakieś wygórowane oczekiwania, bo gdy znowu wrócę myślami do tego, że to debiut, to kurde, trzeba powiedzieć, że to kawał dobrej roboty. Debiutów na level Maty czy BDS-a w historii w ogóle całego polskiego rapu jest na tyle mało, że nie wiem, czy w ogóle zapełnilibyśmy całą jedną dłoń. Styl Rusiny jest inny i za szybko przeciętnemu słuchaczowi, który całe życie słuchał polskiego rapu, do gustu nie przejdzie. Bo tak zawsze jest, kiedy nadchodzi swego rodzaju rewolucja. Będę tu hipokrytą, bo sam ostatnio cisnąłem Matę za jazdę na ragebeatach, ale po czasie i po przeczytaniu kilku komentarzy skumałem, że w sumie oklepane patenty to nuda i trzeba eksperymentować nawet kosztem utraty jakiegoś pseudo szacunku. Energia wygrywania i jej styl to nigdy nie była moja bajka, ale kilka nut z tego albumu odpalam z przyjemnością i to powinien być spory sukces. Bo skoro do mojej zakutej głowy potrafią dotrzeć niektóre traki, to niewątpliwie jest to zwycięstwo Rusiny. Płyta jako coś mam wrażenie, że przede wszystkim bardzo się dłużyła. Ten styl, kiedy leci jeden track po drugim, przynajmniej w moim odczuciu, mocno zaczyna się ze sobą zlewać. I w pewnym momencie słuchania tego albumu strasznie się wyłączasz, bo masz wrażenie, jakby to była jedna długa całość. To właśnie też spowodowało to, że do płytki nie chce mi się po prostu wracać. Dzisiaj na moim nowo założonym piłkarskim kanale właśnie przed chwilą wylądował pierwszy film o tym, dlaczego PSG nigdy nie wygra Ligi Mistrzów. Chcę spróbować sił w czymś nowym. Jak jesteście ciekawi tematu, to serdecznie zapraszam. Bardzo by mi było miło. Doceniam każde wsparcie. Wydaje mi się, że największym sukcesem jego debiutu jest to, że jeszcze bardziej zagrzał miejsce na naszej scenie i na pewno zapadnie ludziom w pamięć. A to jest bardzo ważne przy pierwszych wydaniach, żeby przypadkiem nie skończyć się szybciej niż się zacząłeś. O Norbecie się pamięta, dyskutuje, wymienia się go dosyć często w różnych tematach, co powoduje to, że druga płyta będzie startować z takiego samego promocyjnego pułapu jak obecna, a może i nawet z wyższego. Jedno trzeba na pewno Rusinie oddać. Otoczka cała dookoła jego i jego całej ekipy, te klipy, muzyka, to tak kurewsko ze sobą gra, że ja nie wiem, komu wcześniej udało się zrobić tak dobrze odwzorowany klimat. Odpalasz to i sobie myślisz, kurde Ameryczka. I właśnie najlepsze w tym jest to, że tu nie masz wrażenia, że to jest podjebane jeden do jeden ze Stanów. To wciąż ma swój ten oryginalny vibe. Ja nie wiem, czy w Polsce jest ktoś drugi taki, kto w tak zajebisty sposób jest w stanie zrobić tą całą otoczkę wokół siebie. To chyba pierwszy raper, u którego czuję, że te teledyski naprawdę oddają muzykę. Genialna robota Learn How To Hustle i Xavito, mam nadzieję, że dobrze to czytam. I oby więcej tak dobrego klimatu na scenie, brakuje tego jak mało czego. Klipy cały czas idą do przodu, ale tu nie chodzi o samą jakość, tu właśnie chodzi o ten klimat, którego po prostu musisz potrafić wytworzyć. I to właśnie moim zdaniem jest spory atut Rusiny.
Rusiny. Bo ekipa, z którą robi te klipy, to właśnie integralna ekipa, która za Rusiną stoi. To nie są ludzie na zamówienie, tylko oni razem od początku pchali to z nim do przodu. Moim zdaniem te teledyski zrobiły bardzo dużo dla kariery Rusiny i totalnie serio uważam, że bez nich w tym miejscu, gdzie jest, pewnie by się nie znalazł. Przyjemne rzeczy omówione, więc trzeba ruszyć dalej. Skąd hejt na Rusinę? Dziwne, że muszę to dalej tłumaczyć, bo tak naprawdę to zjawisko powtarza się za każdym razem, co jakiś czas. O Rusinie w pewnym momencie zaczęło być na tyle głośno, że ludzi neutralnych zaczęło to irytować i w moment zrobiła się na niego moda na hejt, nic więcej. Bo to, co dzieje się wokół niego, na pewno nie można inaczej wyjaśnić niż modą. To nie tak, że Rusina nagle zaliczył gigantyczny regres. On dalej robi swoje, a coś mimo wszystko powoduje, że ten hejt na niego jest tak duży. Nie wiem, czy też do końca można nazwać to hejtem. Bardziej bym powiedział, że sama jego postać stała się memem. Powstała nawet, nazwijmy to, jego alter postać, gdzie gość nazywa się Fiucina, przerabia absolutnie każdy kawałek Rusiny na swój sposób. Ten kanał zbiera już 12 tysięcy, a numery kręcą po kilkadziesiąt, a niektóre nawet kilkaset tysięcy wyświetleń. Ładnie to pokazuje pozycję Norberta, skoro kanał ludzi z community generuje takie zainteresowanie. Gdyby był nikim, to nikt by go nie śledził. Więc czy można powiedzieć, że to coś złego? Nawet jeśli to na końcu największym wygranym zostaje tego Rusina, bo gorzej, gdyby ludzie przestali go słuchać, a tak cały czas ludzie o nim pamiętają i takie zachowanie nie robi nic innego, jak mocno mu służy. Hejt głównie uderza w takie mało wrażliwe punkty, no bo albo czepia się pojedynczych linijek, albo gdzieś tam samego głosu. Wyśmiewający trend na TikToku wokół niego też wcale mocno w niego personalnie nie uderza. Ja tam bym się cieszył na jego miejscu, bo jak dla mnie mocno na tym nie traci, a nawet sporo zyskuje. Hejt na Szpaka chociażby był mocno personalny i potrafił trafiać w czułe punkty, tutaj tak naprawdę śmiejemy się ze wszystkiego i z niczego. Pytanie, jak podejdzie do tego sam Rusina, bo to może mieć tu spore znaczenie. Sprawa jest prosta. Podejdzie z luzem i z dystansem, wygra bardzo dużo. Zepnie się, na co mało wskazuje, napędzi to dalej, a spirala z czasem serio będzie mogła zmienić się w prawdziwy hejt. Ja uważam, że Rusinie bardzo nie pomaga jego fanbase. Wiadomo, że jego się nie wybiera i za każdego trzeba dziękować, no bo te liczby przede wszystkim zawdzięcza właśnie im, ale chodzi mi o to, że fani, którzy chcą mu pomóc, realnie mu przeszkadzają. Tak naprawdę w jego karierze tak było od zawsze. Najpierw jego fani, nazwijmy to, promując jego osobę wszędzie, dosłownie wszędzie, potrafili pisać, że Rusina to pandera, że scena może się od niego uczyć, kłócili się z każdym, komu jego osoba nie siadała i mówili, że jak nie słuchasz Rusiny, to pewnie słuchasz Palucha albo BDS-a i nie masz gustu. No logiki tutaj brak, a toksyczny fanbase, oczywiście nie mówię o każdym, powoduje, że w końcu ci normalni słuchacze nie chcą być z nimi utożsamiani, a ci, którzy go nie słuchają, mają wrażenie, że ten Rusina to musi być ostry przypierdol, skoro jego fani piszą takie rzeczy. Jakby nie patrzeć w twoje community, to trochę twoja wizytówka, jak chcesz kogoś przekonać na swoją stronę, to na pewno nie uda ci się, mówiąc na każdym kroku, że twoja racja jest prawdziwsza. Generalnie to samo tyczy się fanbase'u White Widow czy Fałkiego. Polska scena nie gotowa. Ja sam zacząłem cisnąć sobie beczkę, że Ander silny jak nigdy, a Rusina, Fałki i White Widow to top 3 najświętszych graczy ze sceny. I może mógłbym do nich podejść poważniej, ale przez fanbase po prostu jest mi ciężko. Ja tak sobie myślałem, że może ten styl Rusiny nie jest po prostu mocno mainstreamowy i zawsze będzie trafiał tylko i wyłącznie w wybrany target. Nie każda muzyka jest na tyle prosta, żeby podobać się każdemu i to też jest okej. Ja nie mam wątpliwości, że Norbert zbuduje sobie potężny fanbase i może podobnie do Szpaka, wiem, odwołuję się cały czas do niego jak jakiś psychofan, buduje sobie fajny fanbase, ale właśnie na konkretnym targecie. A to, jak dla mnie, po czasie wychodzi mocno na plus. Tacy ludzie będą z tobą na dobre i na złe, zawsze kupują koszulki, płyty, chodzą na koncerty. Najgorzej jest być znanym z tego, że jest się znanym, bo to szybki upadek na samo dno. Rusina wyruszył już w pierwszą trasę i choć jest o niej cicho, no bo zaczęła się ona długo po premierze płyty, to widać, że tych ludzi na koncertach jest naprawdę całkiem sporo. Ja myślę, że ludzie często zapominają o tym, że ten gość jeszcze półtora roku temu był mało muzycznie znaczącym graczem na naszej scenie, a dzisiaj generuje tak duży ruch wokół jego osoby. Może mi czy wam jego muzyka nie siadać, ale zobaczycie, że to jeden z tych graczy, którzy na scenie zostaną na dłużej. Jestem ciekawy, jak będzie sobie radził w przyszłości. Obecnie jedyna duża kolaboracja to ta z Yankeegim, a to pewne, że po tak mocnym debiucie na pewno odezwie się sporo raperków do niego, by już czaić się za plecami i węszyć nowych słuchaczy. Choć może to zabrzmieć po ostatnim zdaniu, jakbym coś sugerował, ale naprawdę nie mam totalnie tego na myśli w tym przypadku. Na przykład BDS nawinął w ketchupie o Rusinie, to też pokazuje to, że co by o nim nie mówić, gość stał się już integralną częścią sceny. Teraz pytanie, czy dalej zostanie przy tym, czy zdecyduje się na próbę pchania tego dalej i zapisywaniu się jeszcze mocniej na kartach hip-hopu, na przykład właśnie mocnymi fitami. Bo gdy do tego dojdą jeszcze mocne kolaboracje, to tak naprawdę ten pociąg z hype trainem na Rusinę może jeszcze kilkukrotnie wzrosnąć. Bycie trochę na scenie na pewno widzi, co ludziom siada, a co nie. Druga płyta na pewno powinna być dużo lepsza, bo wątpię w to, że Rusina to tylko one shot wonder, o nim będzie jeszcze długo głośno. Jego pozycje mogą pokazywać również festiwale, ciekawe zapowiada się ten rok, zobaczymy, gdzie zostanie zaproszony. Festiwale otwierają spore możliwości, m.in. dostęp do nowych znajomości, te w branży rapowej ostatnio chyba są ważniejsze niż sama muzyka. Dajcie znać, co myślicie o Rusinie, czekam na wasze opinie. Dzięki za oglądanie do końca, mówił do was Jerzyk, jeszcze raz dziękuję, do następnego i siema.